Witam w kolejnym odcinku Kuchni Pełnej Naparzanek. Gramy w Ishara 3. To jest chyba piąty albo szósty odcinek, już nie pamiętam. Udało nam się przed chwilką wydostać z podziemi, z naszego pierwszego dungeona, czy dungeonu, z jakim przyszło nam się zmierzyć w tej części Ishara. Drużyna ledwo uszła z życiem, ale jakoś uszła. Wyszliśmy właśnie z bramy czasu. I kogo tutaj spotykamy? No, spotykamy naszego starego znajomego, który nas informuje, że Zoltar, czyli narzeczony Finy, którą uratowaliśmy właśnie z klatki wiszącej tak dosyć niebezpiecznie nad lawą, pracuje w pałacu, to znaczy pracuje w sensie, że co, kim on tam jest? Sprząta tam, czy on jest księciem? Nie bardzo rozumiem. No ale w każdym razie musimy dostarczyć Finę do... zaprowadzić Finę do Zoltara, a potem zabrać ich we dwoje w jakieś bezpieczne miejsce, na przykład do lasu. Okej. Okay. Tutaj nasz znajomy też opowiadał o jakimś czarowniku chaosu, który chce dokonać reinkarnacji. Dobra, nie będę tego czytał. Szandar, bla, bla, bla. Okej, okay, whatever. Musimy się dostać do pałacu. Być może zauważyliście, że gram teraz w inną wersję. W ten odcinek będę, przynajmniej spróbuję zagrać w wersję amigową. No, gram na emulatorze, bo nie mam tutaj prawdziwej Amigi. Także gram pod WinUI i gram w wersję ECS. Tak po prostu tak z ciekawości chciałbym wam zaprezentować różnicę pomiędzy wersją VGA a wersją PC-tową. To co taka rzecz, która być może od razu rzuca się w oczy, to że w wersji PC-towej nie było tutaj tych wszystkich postaci, tych wszystkich ludzików, którzy tutaj łażą i zaczepiają nas. To miasto było całkowicie opustoszałe poza tymi strażnikami. Natomiast w wersji amigowej są ci ludzie i się tak chwieją. Także taka ciekawostka, nie wiem dlaczego akurat w wersji VGA tego nie było, może po prostu zabrakło miejsca na dysku. Dobra, gdzie muszę iść? Ja bym poszedł najpierw do jakiejś karczmy i po prostu się przespał i odpoczął po trudach tej wyprawy. Mamy tutaj karczmę akurat pod nosem, wkraczamy do niej, a może najpierw zanim... Dobra, whatever. Nie, powinniśmy najpierw uleczyć naszych członków drużyny, także wybaczcie, cofnę się, a w międzyczasie podzielę się z wami dzisiaj nowym piwem. Jest to piwo o nazwie Chill Beer, browaru Cormoran, tradycyjnie. Nie piłem jeszcze tego piwa, jest dosyć drogie, jest to typ Vermont Pale Ale, Vermont. Jestem ciekawy, jak to smakuje. Sprzedawca mi zachwalał, ale prawdopodobnie dlatego, że to piwo po prostu mu nie schodziło, bo było drogie. Także wasze zdrowie. Ok, pachnie jak APA. No dobra, takie orzeźwiające, lekkie. Ja się dzisiaj tak nie najlepiej czuję, także akurat takie lżejsze piwo jest dobrym pomysłem dla mnie. Dobra, muszę tutaj uleczyć Emmę. Powiedzmy też Fije, Kadira, jego, a wszystkich uleczmy jak leci. Ciągle sięgam po klawiaturę, a tymczasem wersję amigową mogę grać wyłącznie myszą, ponieważ w notebooku nie mam klawiatury numerycznej. Znaczy, no oczywiście mogę tutaj jakoś udawać klawiaturę numeryczną kombinacji FN i jakieś tam inne klawisze, ale pod WinUI to jakoś nie bardzo działa, także... Nie mam pieniędzy? Jak to? Co on za głupoty opowiada? Mam 300 tysięcy... Może trzeba jakoś rozdysponować pomiędzy poszczególnych członków drużyny. Dziwne trochę. Nie, okej. Okay. To nie najemy się, ale za to możemy się przespać. I nagle tutaj pojawiła się
Mamy jakaś postać w śnie Johna Maga. Nagrywa się? Kurde, nie widzę. Chyba się nagrywa. No dobra, na mapie znajdziesz dom nieopodal fontanny, w którym znajdują się jakieś przebrania. Dobrze. Tajemniczy magu Johnie. Czy teraz mogę coś zjeść? Nie, kurczę, co jest grane? Ale mogę się przekimać. Dobre, dobre i to. Może tu jakiś taki problem z przeniesieniem save'a z gry, z portu pecetowego na amigowy. Może tutaj coś jakaś, jakiś jest jakiś kłopot. Nie wiem, nie wnikam, nie znam się. Oddam wszystkie pieniądze Kalantisowi, bo lubię, gdy jedna postać w drużynie trzyma cały hajs. 300 tysięcy, no to co jest grane. No dobra, nieważne. A jeżeli pytacie się, skąd mam te pieniądze, no to na przykład w dużym stopniu je znalazłem właśnie w tych dungeonach. Dobra, to musimy iść tutaj. Ten dom jest zaznaczony tutaj taką bladą strzałką, więc musimy się tam udać. Pójdę chyba na północ i potem w prawo. Dobra, jakoś sobie poradzę. Znowu sięgam po klawiaturę. Może zrobię save'a. Takiego save'a zrobię. Zapisywanie stanu gry w wersji amigowej trwa znacznie dłużej niż... Znaczy przynajmniej w tej wersji emulowanej pod WinUI trwa znacznie dłużej niż w wersji PC-towej. Pod DOSBoxem. Jak Wishara trójkę grałem chyba jeszcze zanim miałem twardy dysk. Tak mi się wydaje, że mogłem jeszcze nie mieć wtedy twardego dysku i grałem z dyskiety. Gra była chyba na 4 czy na 5 dyskietkach. Isza dwójka chyba była na 3, a czwórka była na 4, już nie pamiętam. I żeby zapisywać stan gry, to trzeba było używać dodatkowej dyskietki. Trzeba było mieć dyskietkę taką odrębną, wyłącznie do save'ów. Więc za każdym razem, jak chciałem zapisywać stan gry, to musiałem oczywiście żonglować dyskietkami. Oprócz normalnej żonglerki, która towarzyszyła po prostu zwykłej grze. Jakoś bardzo wiele ludzi tak źle kojarzy Amigę właśnie z tym żonglowaniem dyskietkami. Moim zdaniem to jest takie troszeczkę niesprawiedliwe. To znaczy oczywiście, że to było upierdliwe, szczególnie w przypadku gier, które zajmowały bardzo dużo dyskietek, jak Monkey Island 2, która była na 11 dyskach, czy Indiana Jones 4, który był też na 11. Najwięcej to chyba zajmuje Beneath the Steel Sky, bo to jest 16 dyskietek bodajże, ale nie wiem, czy można grać w dyskietek. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Czy po prostu gra jest tylko dostarczana na takiej ilości dyskietek i trzeba ją sobie zainstalować na dysku. Tego nie wiem. Wiem, że też była wersja na CD32, po prostu na płycie. Bora. No dobra, idę sobie powolutku. Ciop, 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 ciop. Muszę tutaj dojść do tego zaznaczonego tutaj domu. Po drodze pewnie przyjdzie nam się stoczyć potyczkę z... Aha, nie kupuję strzał, bo już nie ma Sejmina. Naszego łucznika, pozbyłem się go ostatnio na rzecz Tliny. Tutaj chyba będą wrogowie. To robimy save'a. No, z pewnością zauważyliście, szczególnie jeżeli oglądaliście przed chwilą poprzedni odcinek, zauważyliście dużą różnicę, jeśli chodzi o grafikę. No, na niekorzyść wersji ECS oczywiście, no co jest zrozumiałe, no tutaj mamy tylko 32 kolory. W dodatku, w przeciwieństwie do Ishara 2, widzę, że tutaj twórcy gry nie wykorzystali takiej bardzo fajnej sztuczki, którą... Nie przeszedłem tego domu przypadkiem? Nie, zbliżam się do niego. Takiej fajnej sztuczki właśnie, która była w dwójce, czyli że jeżeli znacie Amigę, to na pewno wiecie, że macie pojęcie o czymś takim jak ekrany. Otworzę sobie tutaj
Zaklęcia. Flina, ponieważ ma zaklęcie egzorcyzmu, to zdjęła klątwę z Calantisa, więc już Calantis może normalnie walczyć. No i walimy w tych w bandytów. W każdym razie, jeżeli znacie Amigę, to wiecie, że w Amidze występuje takie coś jak ekrany. Czyli screeny. Wiecie też, że screeny można przeciągać. Można je złapać za tą górną belkę, belkę tytułową i po prostu ściągnąć ten ekran w dół. I to nie ma znaczenia, że pod spodem mamy inny ekran, na przykład o innej rozdzielczości albo innej liczbie kolorów. To nie ma znaczenia. Amiga właśnie tak sprytnie działa, że sobie w ten sposób radzi. I w taki sposób właśnie można po prostu wyświetlić, wyświetlając dwa różne ekrany. Mogą mieć tą samą rozdzielczość, mogą mieć różną rozdzielczość, to nie ma znaczenia, ale jeżeli mają różną paletę i różną liczbę kolorów, to chyba jest tutaj. To jest chyba ten dom. Nie mam klucza, ale klucz powinien być tutaj, w tej fontannie, tak? No tu dajmy go w winie. Niech użyję kluczyka na drzwiach. Dobra, może wystarczy. Albo po prostu może wystarczy wejść do tego bez klikania. Ok, znalazłem 5 mundurów strażników. To jest to samo wnętrze, które widzieliśmy poprzednio. Skan jakiegoś zdjęcia wykonanego pewnie w jakimś muzeum albo w jakimś skansenie we Francji. No okej, okay, no tak epokowo to nawet troszkę pasuje. Zachowuje klimat, no nie będę się czepiał. No i to są te właśnie uniformy. Jest ich 5. Dobra, no i musimy z nimi teraz udać się do pałacu. Książęcego czy królewskiego, już nie pamiętam. Gdzie pracuje Zoltar. Jak powiedział ten nasz znajomy, co się ciągle teleportuje. Ciekawe, w jakim charakterze tam pracuje. W każdym razie, mówiłem o tych ekranach. W Amidze można wyświetlić sobie dwa ekrany o takiej samej albo różnej rozdzielczości, ale przede wszystkim chodzi mi tutaj o to, że o różnej palecie kolorów. To nie, mogą się różnić nie tylko liczbą kolorów, ale też samymi kolorami. I w ten sposób, wyświetlając sobie takie dwa ekrany, jeden jest troszeczkę zsunięty w stosunku do tego, który jest pod spodem, uzyskujemy nawet na Amidze, starej Amidze 500, uzyskujemy więcej niż 32 kolory naraz. Amiga 500 teoretycznie nie jest w stanie wyświetlić więcej niż 32 kolory, chyba że w trybie Extra Half Bright, ale nie pamiętam, czy to nie jest tryb, który występuje wyłącznie w chipsecie ECS, czyli w Amidze 500+, w Amidze 600, w Amidze 3000, nie pamiętam, być może nie ma znaczenia w tym momencie. Pomijając tryb Half Bright, jedyny sposób, żeby wyświetlić więcej niż 32 kolory na ekranie, nie uciekając się do trybu HAM, to jest właśnie sztuczka taka z ekranami. I w poprzedniej części Shara, w Sharze 2, w amigowej wersji, dokładnie właśnie tak to było uzyskane. Ta dolna część ekranu, tutaj to wszystko, co widać od tej dolnej krawędzi okna gry, czyli portrety postaci, te przyciski Act, ten przycisk i tak dalej, wszystko od tej krawędzi w dół, to był inny ekran. To był drugi ekran, który został po prostu zsunięty do tej właśnie wysokości. Natomiast cała reszta, to co było wyżej, to był inny ekran będący pod spodem. Czyli po prostu dwa ekrany nałożone do jeden na drugi i te dwa ekrany miały różną paletę kolorów. To można było łatwo zauważyć w momencie, kiedy się przeciągało na przykład jakieś przedmioty tutaj z tego obszaru do tego. To kolor tego przedmiotu, wskaźnik myszy zamieniał się właśnie w ten przedmiot. Kolor tego przedmiotu zmieniał się właśnie po prostu przejeżdżając na to
na to niższe pole. I to zdradzało, że tak naprawdę mamy do czynienia po prostu z innym ekranem o innej liczbie kolorów. Część tych kolorów się powtarzała, no po to, żeby zachować tutaj jednolitość kolorystyki interfejsu. No i żeby to nie było nagle jakoś tak całkiem od czapy, ale część kolorów była inna i dzięki temu twórcom gry udało się uzyskać, gdzie ja muszę iść do pałacu, pałac jest tam na północ, dobra. Twórcom gry udało się uzyskać więcej niż 32 kolory na ekranie naraz. W Isharze 3, z tego co widzę, nie ma tego. Tutaj po prostu wykorzystano 32 kolory i już. Także gra wygląda tak troszeczkę, powiedziałbym, ubogo, ale no to jakby mi to nie przeszkadza. To ja w ten sposób właśnie grałem w Ishara 3, tak pamiętam Ishara 3 jeszcze w dodatku. Dobrze. Dziękuję. Szczególnie jeżeli jeszcze wyobrażę sobie, że gram na ekranie kineskopowym, no to już mam komplet wrażeń. Czy ja dobrze idę, bo ja już taki jestem trochę zakręcony dzisiaj. Chyba dobrze. I tutaj na północ. A tutaj w prawo. Już zapadła noc. I tutaj właśnie chyba jest. O, musi się doładować obszar. Tutaj właśnie chyba jest pałac. No i teraz tak, żeby nas nie aresztowali zaraz po przekroczeniu progu. No, nagle to miasto jest takie dużo bardziej żywe, prawda? Jak są te postaci. To musimy każdemu członkowi drużyny założyć ten mundur. Łącznie z Finą. No dobra, wszyscy mają te mundury. Ponadto istotna informacja jest taka, że wszystkie postaci kobiece muszą mieć hełmy na głowie. Muszą być zamaskowane. Dobra, więc Fia ma hełm, Fina ma hełm, Emma ma hełm. Wszyscy mają mundury. Robimy save'a. Mam nadzieję, że pałac nie jest zamknięty po 22, bo jeżeli tak, to trochę mamy kłopot. Musimy czekać do rana. Oby tak właśnie nie było. Dobra, dobra, dobra. Nie, chyba pałac jest otwarty 24 na dobę. No i co to za dziadu? Okej. Okay. Spotkaliśmy tutaj zapewne Zoltara. No. Okej, jest jakimś zastępcą gubernatora. Okej. No dobra. I teraz musimy zdjąć Finie hełm, aby ją ujawnić. O, to ona, ojej. No i teraz musimy go zrekrutować, tylko że w tym celu musimy najpierw odprawić jakiegoś członka drużyny. No i trochę mamy problem, no. Kogo by tutaj odprawić? No chyba musimy się pozbyć Emmy. Z ciężkim sercem, bo to był bardzo przydatna postać, aczkolwiek Kalantis jest bardziej przydatny, bo jest paladynem, bo jednak ma te zaklęcia. Dawaj ten naszyjnik. Ma te zaklęcia leczące, które no są przydatne, co by tutaj nie mówić. Także zabieramy Emmie cały dobytek. Będzie problem, jeżeli nie będę mógł jej odprawić. Będę musiał w jakiś sposób ją zabić. Wolałbym tego nie robić w pałacu królewskim, czy tam książęcym, czy jaki to tam jest pałac. Jeszcze strzały. Dam fi. I to futro też komuś dam. Chlebki to sobie tam dokupię. Dobra, nic więcej chyba Emma nie ma. No to musimy w takim razie teraz ją
poprawić, ale jak to zrobić, kiedy mam zablokowane? Ojej. Nie mogę nic robić, bo mam zablokowane tutaj te przyciski. O, niefortunnie. Dobra, muszę to... Muszę wyjść i spróbować jeszcze raz po prostu. Teraz muszę wywalić M. Ok, udało się bez jakichś tam awantur. Fia i Fina muszą mieć założone hełmy. No, wracamy do pałacu. Mam nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze raz bez jakichś... bez jakichś komplikacji. Kask. Dobra, i teraz go przyjmujemy do drużyny. Wszyscy są za, no bo trudno, żeby byli przeciw. No okej, okay, no i wychodzimy. No i mamy teraz Zoltara Paladyna kolejnego, proszę bardzo, w drużynie. Dawaj całe złoto. Dziękuję za tutaj wkład w nasz fundusz, naszej drużyny. Możemy z powrotem założyć normalną zbroję, już nie ma potrzeby udawania. Co ona miała? To chyba miała. Tina chyba nie miała w ogóle zbroi. Zoltarowi też coś damy. Kto miał hełm Zoltara? Ona ma. Dobra. Chyba nie będzie zbyt wielu okazji, żeby walczyć za jego pośrednictwem. To dam go gdzieś z tyłu i Kalantis i Thaldir nam pozostaną jako jedyni zbrojni, czyli tak naprawdę sam Kalantis. To jeszcze musimy tutaj pójść do jakiejś karczmy, odnowić siły psychofizyczne. Tylko niekoniecznie do karczmy tutaj w tej części drogiej miasta, bo szkoda pieniędzy. No i potem będziemy musieli, zgodnie z sugestią naszego teleportującego się znajomego, musimy zaprowadzić Finę i Zoltara do lasu. Czyli tam do tego, do tej pierwszej bramy czasu. Okej. Zrobię save'a. Może zapiszę pod inną nazwą. Kuch 2. Chwilkę poczekamy, zanim ten save się dokona. Prawie pół godziny ten odcinek trwa. O Jezu. A to jeszcze trochę zostało do końca dzisiejszego odcinka. Chyba, że mi się skończy miejsce na dysku w notebooku, bo ostatnio coś źle zrobiłem i nagrałem sobie, po prostu wykazałem się mega gapiostwem, zamiast, używam Frapsa do rejestrowania obrazu, zamiast przechwycić obraz samego okienka do Xboxa, to w jakiś sposób tak zrobiłem, że przechwyciłem cały ekran mojego notebooka i rejestrowałem tam godzinę nagrania w rozdzielczości Full HD z prędkością 30 klatek na sekundę. W ten sposób zużyłem chyba ze 100 GB. O, tutaj mogę się normalnie pozdrowić.
ze 100 GB miejsca na dysku, a ponieważ nie mam pod ręką żadnego dysku jakiegoś przenośnego, to musiałem po prostu jechać do miasta i kupić jakiś pendrive do miasteczka. Teraz zgodnie z tym, co mi podpowiada solucja, muszę pozbawić Zoltara i Fliny wszelkich przydatnych przedmiotów. A dlaczego, to się przekonacie za chwilę. Czyli to, co mi zostało, muszę dać reszcie drużyny. No ja się po prostu kończę miejsce na to wszystko, a nie mogę, nawet ten kluczyk zachowam, bo kto wie, może się przyda. Ale już widzę, że nie mam miejsca, muszę się czegoś pozbyć. Czego się mogę pozbyć? Dobra, tego listu chyba nie będę potrzebował. Okej, ten list mogę wyrzucić. Co tu jeszcze mam? Strzałę mogę wyrzucić, no gdzieś sobie to kupię. Czy ta zbroja jest potrzebna? No może dla jakiejś nowej postaci może się przydać. Ten mundur strażnika, dobra, mogę go wyrzucić, znaczy mogę go zostawić. Niech go sobie Fina nosi. Jeszcze tylko to futro muszę zachować, czyli powiedzmy, że na przykład tą linę wyrzucę, dokupię sobie tyle. Czy oni nic nie mają w łapach? Nie, nic nie mają. Sejwika. Już chyba robiłem, ale zrobię jeszcze raz, już wszystko jedno. Sięgam po mapkę lasu. Ok, wchodzimy sobie do domu naszego maga. Hi guys! I wstępujemy do kolejnej bramy czasu. Dobra, straciłem gdzieś tutaj synchronizację obrazu z dźwiękiem, wybaczcie. Znaczy po prostu moja kamera obraziła się na mnie, jest jakieś dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Weszliśmy tutaj sobie do lasu. Fina i Zoltar nas opuścili, gdyż uznali, że to miejsce w tym lesie jest idealne dla nich, żeby osiąść, żeby sobie tutaj przejść na emeryturę, założyć rodzinę, zbudować dom, wychować dzieci, założyć ogródek, dom z garażem oczywiście, na co najmniej dwa samochody, taki nie sąsiadujący z innymi budynkami, tylko taki stojący samodzielnie. No i takie inne marzenia tutaj właśnie chcą realizować. Tymczasem my teraz mamy za zadanie znalezienie dwóch nowych członków drużyny, najlepiej jakiegoś dobrego wojownika i no właściwie nawet dwóch dobrych wojowników. Ale to już chyba wam poszukiwania nowych członków drużyny daruję. To już nagram poza kamerą i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę. To była kuchnia pełna naparzanek. Zapraszam do subskrypcji. Żegnam się z Państwem.